Niemiecki gigant otrzyma 288 milionów euro odszkodowania. Volkswagen otrzyma 288 milionów euro odszkodowania od byłych dyrektorów za aferę Dieselgate. Niemiecki producent samochodów Volkswagen ogłosił w środę, że zawarł wartą 288 milionów euro ugodę z byłymi dyrektorami, w tym kierującym koncernem Martinem Winterkornem, w sprawie naruszenia przez nich obowiązków w związku z aferą dotyczącą manipulacji wynikami badań emisji silników. Volkswagen ogłosił pod koniec marca, że będzie się domagał odszkodowań od byłych wysokich pracowników, w tym Winterkorna, za naruszenie obowiązków i niezachowanie staranności w związku z aferą, która kosztowała koncern ponad 32 miliardów euro wydanych na odszkodowania, wymianę aut i koszty prawne. Większa część ugody 270 milionów euro zostanie pokryta z ubezpieczeń menadżerów. Winterkorn, który kierował koncernem od 2007 roku i ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego we wrześniu 2015 rok, zapłaci z własnej kieszeni 11,2 milionów, a były szef Audi Rupert Stadler 4,1 milionów euro. Te ustalenia muszą jeszcze zostać przyjęte przez walne zgromadzenie 22 lipca. Również w środę berlińska prokuratura postawiła Winterkornowi zarzut składania fałszywych zeznań przed komisją niemieckiego parlamentu. Były szef Volkswagena miał przed nią twierdzić, że o procederze manipulacji wynikami emisji silników dowiedział się dopiero we wrześniu 2015 rok, gdy sprawa stała się już publiczna. Według śledczych Winterkorn wiedział o tym już kilka miesięcy wcześniej. Afera Dieselgate wybuchła we wrześniu 2015 rok w wyniku śledztwa amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska EPA. Koncern ostatecznie przyznał się do zainstalowania w sprzedawanych na całym świecie milionach samochodów z silnikiem diesla oprogramowania zaniżającego poziom emisji szkodliwych tlenków azotu, które maskowało nawet 40-krotne przekroczenia amerykańskich norm.